Polsce mamy około 43 tysiące hodowców gołębi. Pasjonatów tych ptaków nie brakuje także w Jaworznie. Panowie Stanisław i Tomasz Szyguła zajmują się hodowlą gołębi od zawsze, bardziej profesjonalnie od około 20 lat. Tata hodował gołębie, z tego co opowiada, to praktycznie od zawsze. Natomiast, no tak jak mówię, lotować zaczęliśmy jakieś 20 lat temu. No i tak to się ciągnie do dzisiaj. To ciekawe i wciągające hobby, ale wymagające mnóstwo pracy. Nieważne, czy jest piątek, środa, czy też niedziela, codziennie trzeba poświęcać im mnóstwo uwagi. Pan Stanisław wstaje codziennie wcześniej rano, a opieka nad zwierzętami zajmuje mu od 3 do 6 godzin każdego dnia. Wstaję o 5 rano i wypuszczam. Nie, pierwsze jedne latają godzinę, później wchodzą, wypuszczam następne. Drugą godzinę latają, karmię, a później sprzątanie gołębika. Hodowcy z Ciążkowic preferują raczej loty krótkie, choć nie wykluczają, że kiedyś zajmą się długimi. Mamy dość młody gołębnik, tak powiedziałem, że te nasze sukcesy pojawiły się od 3 lat. Dopiero budujemy ten gołębnik, więc no, te dalsze loty to może w późniejszym terminie. Ich ciężka praca z ptakami owocuje, bo mają już na koncie sporo sukcesów. W zeszłym roku takim pierwszym naszym poważnym sukcesem w lotach gołębi młodych, tutaj w oddziele wylataliśmy mistrza, jeśli chodzi w serii 7, wicemistrza w Open 10. Mamy drugiego przodownika w okręgu w kategorii A. Jeśli chodzi o serię 7, czyli drużyna 40 gołąbków, pierwsze 7 z tych 40 robi nam konkursy przez 5 lotów. Natomiast open, czyli cały gołębnik, nieważne ile kto ma gołębi, pierwsze 10 zdobywa punkty. Wśród gołębi swoich ulubionych nie mają. Gołębie trzeba lubić wszystkie, mówią zgodnie. Jednym gołębiem nie da się wygrać całego sezonu, więc no trzeba je lubić wszystkie. Każdy jest inny, natomiast no swojego ulubieńca nie mam. Co ciekawe, gołębie można nauczyć kilku nawyków. Przychodzą do ręki, nie ma problemu, potrafią być karmione z ręki. W gołębniku każdy z ptaków ma swoje miejsce. Każdy z nich doskonale wie, która półka i która miska należy do niego. Każdy zajmuje swoją celę i broni swego terytorium. Jeśli tam któryś próbuje, że tak powiem, wejść komuś na nie swoje miejsce, no to sprzeczki niestety się zdarzają, ale to między sobą wyjaśniają, więc nie trzeba im tam jakoś w tym przeszkadzać. Gołębie potrafią również rozpoznać swojego właściciela. Gdy do gołębnika wchodzi obcy, po prostu uciekają. Czy to tata, czy ja, jeśli wchodzimy do gołębnika, to w miarę jest spokojnie, gołębie się nie boją, można złapać bez problemu. Natomiast jeśli ktoś pojawia się obcy, no zaburza to, że tak powiem, spokój w gołębniku i różnie to reagują. Już wkrótce na portalu jaw.pl kolejne sylwetki hodowców gołębi z Jaworzna.